Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moi drodzy, witam w 101 odcinku City Bus Manager. Wracamy do Warszawy. Słuchajcie, robiłem live'a z tego nowego dodatku. Nie przypadł mi on do gustu, jeśli chodzi o City Bus Manager. Jest, bo jest, taki troszkę na siłę, tak mi się wydaje i... No i po prostu, no nie, no słuchajcie, tutaj wracam, to tutaj jest najlepsza zabawa. Przy budowaniu linii, przy budowaniu infrastruktury, słuchajcie, natomiast był pewien update, który ma poprawić funkcjonowanie map, tych map zewnętrznych. Jak zwykle, słuchajcie, widzicie, teraz doszedł ten nowy dodatek i tu mi się nawet też pojawił zamówienia dla transportu do hotelu. Teraz tak, no zajezdnie to tak jak były, harmonogram, więc przypisuję autobusy. Na wszystkie zajezdnie przypisuję kierowców, ale też nie wszystkie mogły być przypisane, no bo mamy pewien problem z przypisaniem, słuchajcie, odpowiednich autobusów. Coś tu się wydarzyło. Ja tu spróbuję jakoś to nawet ręcznie, słuchajcie, wstawić. Myślę, wydaje, że coś tam znajdziemy. Tych autobusów jest naprawdę dużo, więc coś tam na pewno się znajdzie. Ale to aż niemożliwe. Tyle stron jest, nieprzypisanych kierowców. Słuchajcie, coś jest nie halo. Coś tu jest nie halo z tym przypisaniem, bo to wcześniej wszystko działało. A teraz ja mam, zobaczcie, że ja mam teraz problem. Coś tu musiała gra wprowadzić takiego, o czym ja nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Na razie przypisuję, bo nie chcę stracić kontraktów. I żeby autobusy mogły sobie spokojnie wyjechać na linię, na trasy. Ale coś z tym harmonogramem ewidentnie nie jest tak. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu, co tu się po update'cie z gry stało. A ja przypisuję dalej autobusy, które jeszcze tutaj jakieś są. Dobra, no wydaje się, że przepisałem. Słuchajcie, dzisiaj też będę tworzył nową linię. Podobno mapka ma lepiej działać. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Sporo linii jest puszczonych, autobusy, jest godzina dopiero pierwsza. O, i znowu się zasłuchajcie, no i znowu będzie zabawa z przypisywaniem. Nie wiem, czy mi to w ogóle da dzisiaj odetchnąć i zrobić odpowiednią dzisiaj linię, a przynajmniej ją zacznę, bo będziemy się stawiać tutaj na wysokości, no tak, no jasna sprawa. Tutaj, na zajezdni, słuchajcie, na pętli na Alei Krakowskiej się będziemy stawiali docelowo, jak tylko minigrana to pozwoli. Aż się okaże, że brakuje autobusów, nie? Będę tworzył nową linię, moi drodzy, nowa linia, czyli linia o numerze 706. Dokładnie tak, i tutaj na wysokości lotniska Okęcie imienia Chopina będziemy startowali z Park and Ride. I tu właśnie będzie ta własna linia standardowa. I ten przystanek będzie właśnie tutaj. Więc na spokojnie ja sobie jednak tą linię zrobię. Tylko ten kolor coś mi tak nie bardzo. O, żebym ja widział, kontrastowy, żeby był. Dobra, później jedziemy. Następny przystanek będzie tutaj. To jest przystanek, który nazywa się Młyn. Jest Młyn. Później lecimy. Następny przystanek to jest Szkolna i Sportowa. Jest Szkolna, ale tu widzę, że już coś jest nie halo. Szkolna i Sportowa. Tutaj też widzicie, że od razu zakręca w złe miejsce, także będzie tu Sportowa. Dobra. Lecimy dalej. Kościół i Puchały. Tu jest dobrze. Kościół,
puchały też jest ok. Później lecimy, tu już Janki się zaczynają, Janki i centrum handlowe, Plac Szwedzki to się nazywa. Tu jest IKEA, tu jest centrum handlowe Janki. Dobra, czyli Janki i centrum handlowe. Tak, i tutaj centrum handlowe, czekajcie, on przystanek ma w tą stronę. Dobrze, to jest tak zwany Plac Szwedzki, obracamy i wyjeżdżamy w tą stronę. A tutaj w ogóle dziwnie ta trasa prowadzi, pojedziemy tu, czyli to jest Falenicka, Falenty Duże. To jest przystanek, później mamy następny przystanek, to jest Falenty 02, Falenty Osiedle, ok, później jest Falenty Pałac i wyjazd na Aleję Chrapską. No wszystko się tu zgadza, elegancko. Następny przystanek to jest Puchały i Kościół. Tutaj nie ma kościoła, co ciekawe. Muszę zrobić ręcznie, dobrze. Lecimy dalej, Sportowa, to jest krótka linia. Sportowa Młyn. Tu jest Młyn 01. Dobra. I przed wiaduktem z Alei Polskiej Organizacji Wojskowej, tak to się nazywa. A dalej to jest Aleja Legionów Piłsudskiego. Tak zwana południowa obwodnica Warszawy. No ale ma teraz taką nazwę. Na skraju Stoicka. Stoicka. I tu będzie... No tak, tak myślałem. Tak myślałem, więc troszkę dam dalej. Przystanek. Spoko. No, trzeba tutaj pilnować tego. Szyszkowa. I tu zawrotka do Park and Ride. Tak wygląda linia, słuchajcie, o numerze 706, 706, ok, i będzie obsługiwała ją zajezdnia z Ursynowa od godziny, będziemy jeździć 4 do godziny aż 23, z tym, że przystaneczki zrobimy sobie tak. Nowy rozkład jazd będzie tutaj oczywiście na sobotę i niedzielę osobny, więc tutaj tak to wygląda, tutaj też od 4 do godziny 23. Tu będzie co 45 minut, a tu co 40 minut. O, tak zrobimy. Z tym, że tak, tutaj będzie przerwa 5 minut. I po skończonej trasie 5 minut. Tu robię to samo. Czyli 5 minut i 5 minut przerwy. No, także zatwierdzam. Obsługa będzie przez Ursynów Południowy. Aktywujemy linię. A ja będę się bawił dalej w przypisywanie dzisiaj chyba przez cały odcinek. No, ale będę miał brak dostępnych kierowców. Jak widzicie, po kolei lecę. Jezu, zaraz mi się tabor skończy. Aż niemożliwe, słuchajcie, to jest aż niemożliwe, żeby ten harmonogram przestał działać poprawnie. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, naprawdę nie wiem. Zobaczcie, ja muszę ręcznie ustawiać po tej aktualizacji map. Całe harmonogramy muszę ustawiać raz jeszcze dla linii odpowiednich. Także nie wiem, słuchajcie, co tu się dzieje. Dlaczego? Dlaczego tak? Why? Było kiedyś z pistem, z trenerem było. Leo, why? I zobaczcie, no i zostało mi mało toboru. Chociaż jeszcze tam jakieś autobusy widzę. Wolne są.
Gdzieś jeszcze? Coś jeszcze mi się... Tutaj jeszcze coś jest wolnego. Tu. I tu. I tu. Aha, tutaj brakuje kierowcy. A moi kierowcy, zatrudni kierowców, kierowców autobusów. Raz, dwa. Na tej zajezdni. Teraz tak. A moi kierowcy, zatrudni kierowców. Tak, tutaj też. Raz, dwa. Na każdej zajezdni sobie pozatrudniam dodatkowych kierowców autobusów. Raz, dwa. I ta ostatnia, Ostrobramska, która na razie jest, bo może będę chciał jeszcze rozszerzyć oczywiście zajezdnię, czyli dobudowanie jeszcze jednej zajezdni. No i dobra, i teraz może coś akurat wskoczy, no widzicie, i teraz i wtedy teraz daję radę, nie? Ale to jest tak męczące ręczne nadawanie już przy takiej ilości autobusów, przy takiej ilości linii, no że to jest, powiem wam, już uciążliwe, a co więcej, zaczyna brakować po prostu kierowców, nie? Także robi się Lipton po prostu, robi się Lipton. Doszły tutaj, widzicie, te autokary turystyczne i ja je będę badał dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Audio Guide, to też sobie rozpocznę. Przewodnicy, automatyczna prasa autobusów zewnętrznych, to też sobie wezmę, oczywiście. I na razie mapy nie rozszerzam. Na razie mapki nie rozszerzam. No, ale tutaj coś mi jeszcze wskoczyło. I nic więcej nie jestem w stanie, słuchajcie, zrobić niestety. Tu jeszcze coś mogę. Tu jeszcze coś mogę. No nie, no nie, no dzisiaj to jest dramat. Ja dzisiaj nie jestem w stanie nic robić, proszę państwa, no co tu się dzieje, no. Autobusy jeżdżą jak porąbane, nie wiedzą, co się dzieje na zajezdni. Kierowcy jeszcze nie zjechali. I tak cały dzień. I tak cały dzień. W kółko Macieju. No zabawę mam dzisiaj. Dobra, jeden dzień się pobawię, ale już następnego nie zdzierżę. To już będzie ponad moje siły. Rozpruły się harmonogramy to całkowicie. O, jeszcze Wawa Wake dzwoni. Ewakuowani ludzie. Nie, słuchajcie, to ja nie mam, człowieku, teraz na to siły. Może tak to bym się nawet podjął tego, ale ja po prostu już nie mam dzisiaj taboru, nie mam kim, panie, zarobiony jestem, no. Dzisiaj śmieszny odcinek wyjdzie, ten 101. No, ale okej. I tak w kółko, i tak w kółko. Już nie bardzo mówię, co mam tutaj co klikać. Jeszcze niby kierowcy są, ale już autobusów brakuje. Może coś mi się jeszcze uda złapać. Większość już wyjechała, albo jest przepisana. No. No już nie mam w ogóle żadnego. A jeszcze jest tak, że one są... Że te autobusy są jeszcze, słuchajcie, do naprawy, nie? Mniejszej bądź większej, ale jednak są. Więc ja szybko spróbuję im jeszcze zlecić naprawy, jak nie wyjechały. Trochę się śmieję, bo to już, wiecie co, naprawdę. Jest trzy strony autobusów do naprawy. Albo do serwisowania. No tutaj, proszę bardzo, poszły dwie rzeczy na raz. No to trzeba wszystko zlecić teraz, ale może będzie, słuchajcie, ten...
taka opcja, że te naprawy będą z automatu. Tu się już chyba udało im priorytet nadać. Mamy coś jeszcze tutaj? Jeszcze coś jest. Opóźnione, ale jest. Patrzcie, cała zajezdnia praktycznie wyjechała. Godzina 6 rano. Nowa linia ruszyła. Nowa linia ruszyła. W stronę Janek. Co ciekawe, dziwne, że oni tutaj nie stają. Co tu się wydarzyło na tej linii 700? Standardowa linia autobusowa. No, on tu jak gdyby w ogóle nie staje. A dlaczego? Nie, no nie chcę edytować. 706, rozkład jazdy edytuj. No czekajcie, no przecież ja ustawiałem. No jest 5 minut, falenty duże. A to na falentach dużych jest? Nie. No to nie ma prawa działać, bo to nie jest, są falenty duże, tylko to on jedzie do placu Szwedzkiego. To on tu się zatrzymuje i tutaj ma przerwy 5 minut. No. I tu to samo. Plac Szwedzki 01. O. I teraz zobaczymy, jak te autobusy jeżdżą. No ale wiecie co? Te zmiany to będą chyba obowiązywały od następnego dnia. Tak mi się wydaje. Bo on się w falentach zatrzymuje. O, on tutaj ma pętlę, a to powinien mieć tutaj. Także nie zauważyłem tego na początku. Jedynie tutaj trzymają po prostu czas, 5 minut i dopiero odjeżdża. Tak, króciutka linia, ale jednak Zjanek zabiera ludzi w stronę centrum. Tutaj jest tramwaj, więc spokojnie sobie mogą jeździć. No dobra, chyba opanowana została sytuacja, przynajmniej na chwilę. A gdzie tam? Już od nowa to samo się zaczyna. No to po kolei, po kolei. Jezus, tutaj przystanek jaki tu, tutaj u lepszego, bo on jest na maksa obłożony. Media dzwonią. Co tam się wydarzyło? Awaria instalacji fotowoltaicznych. Czas awarii 10 godzin. O kurde. Będzie strata. Będzie strata. No i słuchajcie, i godzina 10 rano. I zaczyna się kolejny temat przepisywania autobusów. Serwis, widzę, jest zajęty. Ludzie też składają skargi na liczbę pasażerów w autobusach, że jest po prostu dużo. Tutaj nie da rady. Tutaj da radę. Tu też da radę. Brak dostępnego akurat kierowcy aktualnie. Tu jeszcze coś. Ło! Coś jest, dobra. To co widzę, nie? Jak mi dymi, to klikam od razu. Czas leci dosyć szybko. Patrzcie, brakuje kierowców, nie? A i tak ich dzisiaj dołożyłem jeszcze, żeby nie było. Kto tam dzwoni? Zajezdnia dzwoni. Prośba o urlop. No dobra, idź. Trzeba czekać, aż jakiś kierowca się pojawi wolny. I natychmiast wyznaczać muż nowy autobus. Ja pierdziu. No jest to upierdliwe. Nie powiem, że nie.
No, tak, brakuje kierowców. Musicie poczekać, aż coś zjedzie. No widzicie, pieniędzy mam dużo. Z tym się nie martwię, tutaj można zawsze taboru dołożyć, dokupić. Teraz już kupuję tylko nowe autobusy, zawsze one dłużej potrzymają. Automatyczna naprawa zajezdnia zewnętrzna. A tego nie było. Tego nie było. Być może to będzie właśnie, gdzie to znaleźć, nie? Pożyczki, bilety, inwestycje nie. A ja tutaj obserwuję i wyznaczam kolejne autobusiki, które ewentualnie tu mogę gdzieś coś tam kliknąć, żeby cokolwiek tutaj mi wyjechało. Walka o czas. No, a tutaj dupa. Jezus Maria, serio? Do końca odcinka taka walka? Tego to się dzisiaj nie spodziewałem. Tak jakby po tym update'cie te warunki wszystkie nie były widziane przez grę, mam takie wrażenie. No bo się zastanawiam, od czego to wyskoczyło? No i kilka autobusów nie wyjedzie w ogóle. To, co mogę, to przypisuję. Tak na chybił trafił, nawet nie patrzę już jaki autobus. Bo jest, widzicie, jest tych przypisań jest tyle, że to jest nie do garnięcia już, nie? W tym momencie. Kurde, ten to do mycia. Ile tego jest w ogóle, nie? To jest. Jak harmonogram robi to sam, to człowiek tego nie widzi. A tutaj jest po prostu dramat. To już nawet mi zaczęło zacinać, kurde. Po prostu pewnie od tej ilości. No ludzie kochani. To jest wprost nie do pomyślenia nawet, co tu się dzieje dzisiaj. Dobra, no ale chyba druga zmiana wyjechała, czy już nawet trzecia zmiana wyjechała. Również przystanki niektóre są tak oblegane. Bardzo dużo już tych przystanków jest. Jezus, ile jest czerwonych. Tam jest dopiero ludzi, nie? To ja mogę sobie wszystko dopiero prostować od momentu, kiedy będę miał te harmonogramy wyprostowane. Dzisiaj się za to nie biorę. Jak ktoś ma też taki przypadek w City Bus Manager, to napiszcie. Jestem ciekawy, jak sobie z tym poradziliście. Jak żeście sytuację konfliktową zażegnali. Jeszcze automatyczny zapis gry.
No, jest grubo. Na razie chwilę mam spokoju, ale właśnie, ale już nie. Już nie. Co tu w ogóle zostało? Jakieś niedobitki zostały z tych autobusów? No, nawet nie mam co przypisać. O, jest. Ja sobie może dokupię, kup nowy autobus. Large bus. Man City Lion. Dobra, kupimy za trzy takie. On chyba nie ma żadnych skórek. A nie, ma. Oczywiście malowanie fikcyjne. Ale jest. I w zasadzie on już wjeżdża i już ma pierwszą pracę zapewnioną. To są te. O właśnie, to są te maniki. Słuchajcie, z tym z naczepą taką przegubową, ale dwuosiową. Potrzebujemy autobusu na już. Wybierz autobus. Słuchajcie, na niedzielę. Dajmy mu ten. Wybierz autobus. Słuchajcie, damy mu autobus. Na co najmniej 186 pasażerów. To ten mu dam. Dobra, pojechał. No, muszę kupić jeszcze, widzę, więcej tych autobusów i to te największe będę kupował. Tu nie ma lipy. Czyli te maniki. Też kupię ze trzy. I z malowaniem oczywiście. Dobra, zaczynają się zjeżdżać, słuchajcie, jest sukces. Zaczynają się już powoli zjeżdżać te autobusy. No. Uff, 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 uff. Ale wiecie co? Zaczęło mi tutaj na tej grze lagować po prostu, na tym City Bus Manager. Od momentu update'u zauważyłem, że jest mniej płynnie. Także jakby te DLC wprowadziło mi tu jakieś pewne problemy. Szukam jeszcze jednej rzeczy, gdzie tu jest automatyczne naprawianie. Kontrakty, kontrakty to sprawdzałem. Harmonogramy, tak. Dobra, zjeżdżają się autobusy. Statystyki, no tutaj to wszystko to było, nie? To wszystko tu było. No i się tak zastanawiam, właśnie, gdzie to będzie. Teraz jakieś mniejsze autobusy, może tutaj. Z tej strony. I tutaj jeszcze mam do dyspozycji. Po kolei. Ten idzie do naprawy. Światło się przepaliło. Ten jest do posprzątania. No i tutaj już po kolei. Jak mi tylko coś jeszcze wskoczy, to już po kolei z tego. Ten jest też do posprzątania. No dobra, 22:30. Troszkę teraz już troszeczkę, słuchajcie, odsapnąłem, ale no był taki zapierdziel dzisiaj tutaj na tym odcinku, że hej, no. Dawno się tak tutaj nie zmęczyłem. Aż mi palec od klikania boli, słuchajcie, od przypisywania, nie? Zmiana cen paliwa. No niestety. Paliwko idzie do góry w ogóle. Tak jak i w rzeczywistości też idzie do góry. Niestety. Dobra, jak widzę jakiś autobus, to od razu klikam w niego i od razu zlecam mu naprawę. Tutaj zlecam sprzątanie. Jeszcze jakieś przypisanie, to jakimś krótkim autobusem to ogarnij. To jest dużo. Na jakieś pewnie linie nocne. No i dobrze, słuchajcie, wybiła nam po północy 2 miliony 300 tysięcy, czyli podobnie jak w czwartek, bo to był, nie, to był czwartek, to była środa, a teraz jest piątek, tak, dokładnie, czyli już po północy nowy dzień.
Dobra, moi drodzy, zapraszam Was na następny odcinek i czekam na Wasze komentarze, czy jesteście w stanie ustalić, od czego to się wydarzyło. A ja dziękuję za uwagę i dziękuję również za pozostawione pod filmem łapki w górę dla zasięgów, jak zwykle. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć.